najważniejsza decyzja życia. To najważniejsza decyzja życia, jeśli nas oglądasz w tym momencie. A nie jesteś pojednany, czy pojednana z Bogiem. Chcę ci powiedzieć, że nie musisz walczyć. Nie musisz się spinać. Nie musisz spełniać oczekiwań innych ludzi. Nie musisz zasługiwać. 2000 lat temu Bóg zszedł na ziemię. Urodził się w ciele jako Jezus. Wyrzekł się bóstwa przez ten czas, jak żył tutaj na ziemi. Żył jako człowiek. Przeżył je, nie popełniając żadnego błędu. I postanowił zapłacić za ciebie cenę. Każdy człowiek, ty, ja wcześniej, każdy człowiek zasługiwał na śmierć. Dlatego, że żył niezależnie od Boga. Niezależnie. Że jego ego panowało w życiu. I On, Jezus, 2000 lat temu postanowił umrzeć za ciebie, abyś nie musiał umierać. Abyś nie musiała umierać. On umarł. Wziął na siebie winę i karę, która była należna tobie i mnie. A następnie zmartwychwstał w ciele. Pokonał śmierć. Rozbroił tego, który poprzez śmierć trzymał w szachu ludzi. Rozbroił go. Pokonał go. Dzisiaj, kiedy uwierzysz to, że On umarł za ciebie, Jezus, i że zmartwychwstał w ciele, kiedy wezwiesz Jego imienia do swojego życia, będziesz zbawiony. Zostaniesz obywatelem nieba. Spotkasz się z Nim w duchu. Narodzisz się na nowo. Zaczniesz nowe życie. I nigdy nie umrzesz. Amen.